No i wróciłem tutaj do rzeźni, w ten sam punkt gry, który, no po to, żeby powiedzieć, że pierwszy, to było pierwsze miejsce, w którym dałem ciała, jak to się mówi. Wszystkie wcześniejsze etapy doszedłem tutaj z pewnymi oporami, ale tutaj natrafiłem na pierwszą, trudną część rozgrywki. I ta trudna część rozgrywki polegała na tym, że mogłem się wykazać swoją sprawnością albo niesprawnością. Niestety uzyskałem komunikat, że nie udało mi się trafić i że jest to bardzo trudne. No wprawdzie nie mam możliwości powtórzenia próby wycelowania w ten punkt z krzyżykiem, natomiast zastanawiam się, że w tym miejscu powinienem mieć wątpliwości, bo gdyby mi się jednak udało trafić w ten punkt, tak jak widać na obrazie widać, że trafiłem, a komunikat był taki, że nie trafiłem. Także przypuszczam, że to nie było ważne, czy trafię, czy nie trafię, i dlatego też, no, miałem komunikat, że uzyskałem komunikat, że już dałem escape, i w tym momencie był komunikat, czy chcę ominąć fragment rozgrywki, czy jestem pewien, że chcę ominąć ten fragment rozgrywki, czy nie. No i dałem, że tak. No i to właśnie było to moje pierwsze poddanie się w tej rozgrywce, czego, że tak powiem, nakazałem sobie nie robić, w związku z tym, żeby potem nie mieć wątpliwości, że to z tego powodu, że się wycofałem. Ale tak mi intuicja, trzeba powiedzieć, podpowiada, że to nie było istotne, czy wycofam się, czy nie, ale mogło być. Bo na przykład, gdybym trafił, no to potem inne etapy mogłyby być jakoś inaczej ustawione do pokonywania, inne rzeczy. W innych etapach, w których miałem też takie trudności, że chciałem zrezygnować, to mogły się okazać albo łatwiejsze, albo właśnie efekt mógł być lepszy przy moich umiejętnościach. No ale jak najwyraźniej w tym miejscu moje umiejętności zostały już ocenione na takie, które mi pewną ścieżkę w tej rozgrywce zamykają. Już jak gdyby, skoro tutaj odniosłem klęskę, no to znaczy, że na przykład przy siłowaniu się na ręce z marynarzem, no też poniosę klęskę. Jak gdyby zupełnie spokojnie mogę w tamtym etapie rozgrywki też dawać pomiń, ponieważ no, tam też mi się nie uda zwyciężyć z tym marynarzem. Natomiast no właśnie takie wątpliwości pozostaną od tego momentu, kiedy pierwszy raz zrezygnowałem. Gdybym pierwszy raz nie zrezygnował, to sprawy mogłyby się toczyć zupełnie inaczej, niż się spodziewam, albo niż znaczy wkroczyłbym po prostu na inną ścieżkę. Na inną ścieżkę, a na innej ścieżce byłyby zupełnie inne przeszkody, zupełnie inne trudności, być może bym dawno już na niej poległ i w ogóle już jak gdyby zrezygnował ze wszystkiego, ale byłyby inne. I w tym momencie ja wybrałem już wtedy, przy tej pierwszej rezygnacji niestety. Nic się już nie da powtórzyć i nic już nie będzie takie, jak było. A porażka jest
wkomponowana to w moje życie i w moje osiągnięcia. Muszę się nauczyć z nią żyć po prostu. Muszę brać ją, wkalkulowywać ją w każde planowane działanie. Że niektóre rzeczy muszę wyczuć w moment, czy muszę wyczuć, co jest osiągalne, a co jest nieosiągalne. I w tym momencie, no, to była pierwsza próba wyczucia momentu, kiedy już rezygnuję. No, wiem, że to pierwszy etap mi się uda pokonać cały, nawet przy moich umiejętnościach, więc w związku z tym spokojnie go pokonam, nawet rezygnując z poszczególnych etapów. No może i nie tak spokojnie właśnie, tylko z większym... Druga próba będzie bardziej intensywna. Druga próba będzie bardziej opanowana, bardziej spokojnie przygotowana. Druga próba będzie na... po chwili zastanowienia, przy odpowiednich warunkach i będę się starał. Niestety przy tej pierwszej próbie poniosłem porażkę. Dlatego, że nie tylko dlatego, że moje umiejętności nie starczają, ale również dlatego, i to już wiem tylko ja sam, że no, zapomniałem o tym, że powinienem sobie zapewnić odpowiednie warunki. Tak jak to na przykład teraz. Bo teraz może i z większymi trudnościami, ale jednak byłbym przygotowany do podjęcia tej próby w ogóle. O tyle, że nie potrafię jej powtórzyć. To jest chyba niemożliwe w tej grze, żeby jakąś próbę, o której zostaliśmy zapytani, czy jesteśmy pewni, że chcemy ją pominąć i potwierdziliśmy, że ją jeszcze raz się uda powtórzyć. No udałoby mi się ją powtórzyć, gdybym zaczął grę od początku, ale to jest tak daleko w tej chwili od startu, że już tego to na pewno nie zrobię. Tym bardziej, że wiem, że do końca jest bliżej niż dalej. Do jakiegoś końca. Do końca tej sprawy. No i chyba właśnie już raczej spróbuję stąd wyjść, mimo że nawet Watsona ze mną nie ma. Już nic nie mogę zrobić. Nawet chyba nie będę próbował oglądać tego miejsca, przyglądać się mu. Zresztą zapach to jest taki, którego nie lubię, więc raczej skieruję się do wyjścia. A jak mi się uda? Jak mi się uda? No ta mysz jest okropna, po prostu jest ciężka. Dlatego nie dość, że wypada z ręki, to jeszcze nie trzyma się dobrze podkładki, czyli podkładkę mam kiepską. Ojejku. No powiedzmy, że drzwi są za mną. Spróbuję do nich dojść. Udało się. Teraz jestem u rzeźnika z White Chapel i jeszcze się nie zastanowiłem, dokąd się chcę udać tak naprawdę. No więc filmik już mogę zakończyć, bo chciałem porozmawiać o tej porażce. Widzę, że na górze mam wykrzyknik przy aktach sprawy, więc pewnie coś tam z tamtego miejsca rozpocznę wybór miejsca, w które się chcę udać. No, więc pozdrawiam, zostałem zainspirowany do wielu prób, przemyśleń. No i chyba więcej czasu i miejsca zajmować nie będę.